Właśnie urodziłaś lub niedawno urodziłaś i masz problem ze swoją masą ciała, ze swoim wyglądem, nie podobasz się sobie lub może chciałabyś właśnie zrzucić kilka kilogramów i nie wiesz jak to zrobić, nie wiesz jak to zrobić, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Jeśli tak, to w tym filmie znajdziesz podpowiedzi i moje doświadczenie, jak ja zrzuciłam wagę po moim porodzie, jako dietetyczka, jako właśnie mama, jako osoba, która lubi aktywność fizyczną i zależy mi na swoim zdrowiu i również na tym, żeby dobrze się czuć w swoim ciele. Więc dzisiaj właśnie mam dla Ciebie taki filmik, taką pigułkę wiedzy, co warto wdrożyć i zastosować u siebie, żeby znowu się sobie podobać i czuć się dobrze w swoim ciele ponownie. Okej, no to urodziłaś, załóżmy, że jesteś już pod koniec połogu, kończysz połóg. Co należy zrobić? Pierwsza rzecz to upewnij się, że wszystko w Twoim ciele jest ok, czyli na pewno udać się na wizytę kontrolną do swojego ginekologa czy ginekolożki, żeby sprawdzić, czy wszystko się już w Tobie dobrze zagoiło, czy macica się prawidłowo obkurczyła, czy nie ma problemu z rozejściem mięśnia prostego brzucha, udać się do fizjoterapeutki lub fizjoterapeuty uroginekologicznego, żeby też znowu sprawdzić, czy wszystko jest ok i dostać zielone światło do działania. To jest bardzo ważne, żeby nie zaczynać no matter what, mam wszystko gdzieś i już włączam sobie Ewkę Chodakowską, jakieś mocne ćwiczenia, tylko zaczynamy sobie na spokojnie. Najpierw zapoznajemy się z tym swoim ciałem, bo bardzo dużo rzeczy w tym ciele się zmieniło przez tą ciążę. Wiesz, wszystko się porozciągało, dziecko zajmowało większą część miejsca i teraz wszystko musi wrócić do normy, więc to jest bardzo ważne, żeby to zrobić. Jeżeli o to nie zadbasz, a coś się stało, to jest wysoce prawdopodobne, że możesz sobie zrobić krzywdę wprowadzając jakieś ćwiczenia czy jakieś zmiany w swoim aktualnym stylu życia. Więc to jest pierwsza rzecz, zrób to. Druga sprawa to bądź dla siebie miła, bądź dla siebie delikatna ze swoim ciałem. Nie przemęczaj się, nie porzuć taką mentalność, jak być może kiedyś miałaś, wszystko albo nic. To nie ma być, wiesz, sprint, tylko maraton, długa droga. Zadbaj o to, żeby dać sobie czas na dojście do siebie, na powolne rozkręcenie się i powolny powrót do aktywności fizycznej, bo jeżeli rzucisz się na głęboką wodę i zaczniesz robić wszystko bardzo na siłę, bardzo intensywnie, możesz się szybko zniechęcić, możesz przemęczyć swój organizm, od razu zrobić sobie jakąś kontuzję, a tego nie chcemy, chcemy zacząć działać na spokojnie, więc bez żadnych mocno restrykcyjnych diet, bez żadnych kadrożniczych ćwiczeń, tylko delikatnie, na spokojnie zaczynamy sobie powolutku, małymi kroczkami, tak jakbyś właśnie zaczynała swoją przygodę z aktywnością fizyczną czy ze zdrowszym odżywianiem. Ćwiczenia. Wdróż aktywność fizyczną, ale tak jak wcześniej wspominałam, na spokojnie, powolutku. Na początek to tak naprawdę mogą być bardzo delikatne ćwiczenia typu spacery z Twoim nowonarodzonym dzieckiem, spacery z dziećmi, które już masz i z tym nowym dzieckiem, spacery rodzinne. Taka forma, jaką lubisz. Spacery są fajne też właśnie dla dzieci, żeby je przewietrzać. Spacery są fajne dla kobiet, które siedzą dużo czasu w domu, żeby wreszcie wyjść na dwór, wystawić się na światło słoneczne, co też wpłynie dobrze na Twoją skórę, na Twoje samopoczucie i wpłynie to też dobrze na ruch, bo będziesz spacerować, chodzić. Fajnie sobie zacząć od takich krótszych spacerów, potem spacerować coraz więcej lub coraz dłuższe dystanse. Oczywiście z głową, tak żeby się nie przemęczać. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, to też nie ma co szaleć. Jeżeli miałaś już jakąś swoją ulubioną aktywność fizyczną przed porodem, no to postaraj się do niej wrócić na spokojnie. Na przykład zacznij od 2 razy w tygodniu lub nawet od 1 razu w tygodniu, jeśli będzie Ci ciężko wygospodarować trochę czasu, bo wiadomo, teraz jesteś w trochę nowej sytuacji, jest dodatkowy członek rodziny, którym też trzeba się zaopiekować, kiedy Ty będziesz ćwiczyć, lub może jakoś udać się zaaranżować tak, żebyś Ty mogła ćwiczyć przy dziecku, na przykład dziecko będzie w kołysce, a Ty będziesz ćwiczyć obok, to też jest do zrobienia, ale zacznij na spokojnie, nie od razu 5 razy w tygodniu, tylko właśnie powolutku 2 razy w tygodniu, potem po kilku tygodniach sobie zwiększ tą ilość do 3 razy w tygodniu, do takiej ilości, która będzie Twoją docelową ilością i nie zaczynaj na przykład od razu od treningu właśnie cardio, czy jakichś hitów, tylko na spokojnie, najpierw jakaś delikatna joga, potem może trochę bardziej angażująca joga, lub przełóż to sobie na swoją ulubioną formę aktywności fizycznej i właśnie zrób to tak, żeby to było na spokojnie i powolutku. Ale te spacery na początku robią już naprawdę bardzo dużą robotę.
Jeśli chodzi o dietę, to nie, tak jak wspominałam wcześniej, nie ma co się rzucać na jakieś restrykcyjne diety, na jakieś mocne ograniczenia. U mnie na przykład nie działają takie diety, gdzie ja sobie mówię, że przechodzę na przykład na dietę paleo, albo na dietę Atkinsa, albo na posty Dąbrowskiej, chociaż jakby te diety w ogóle nigdy bym na nie przeszła, ale nie, u mnie coś takiego nie działa. U mnie działa jedzenie intuicyjne, w sensie pewne zasady z tego jedzenia intuicyjnego, czyli na przykład słuchanie sygnałów głodu i sytości, bilansowanie swoich posiłków tak, żeby było w nich dużo białka, bo jest to bardzo niezbędny element podczas gdzieś tam zaspokajania sytości swojego organizmu, ale jest to jeden z niezbędnych makroskładników w naszej diecie. Dobierz taki model odżywiania, jaki Tobie pasuje po prostu. Czyli jeśli właśnie tak jak ja lubisz jeść intuicyjnie, nie lubisz mieć jakichś narzuconych zasad, to właśnie skorzystaj z tych metod jedzenia intuicyjnego i odchudzaj się z dietą bez diety, na pewno bez żadnego głodzenia się, bez żadnych mocnych restrykcji żywieniowych. Nie przechodź na jakieś diety typu samo białko, albo same kiszona kapusta, albo same ogórki kiszone, albo same jabłka, albo w ogóle picie samej wody, bo to nie ma sensu na pewno. Zadbaj o to, żeby Twoje posiłki były zbilansowane, zadbaj o to, żeby pić bardzo dużo wody. Zwróć też uwagę na swoją dietę, jeśli karmisz piersią, to mam też filmik dotyczący diety w trakcie karmienia piersią. Możesz sobie na niego zerknąć, bo ważne jest to, żeby też nie wykluczać za mocno tych kalorii w trakcie karmienia piersią. Jeśli chcesz dawać swój pokarm swojemu dziecku, bo musisz ten pokarm jakoś produkować tak też, żeby zaspokajać potrzeby swojego organizmu. Więc zadbaj o swoją dietę, jedz dużo warzyw, owoców, postaraj się wykluczyć mocno przetworzoną żywność, nie przesadzaj ze słodyczami. To nie ma być tak, że będziesz jeść wszystko, bo karmisz piersią, więc będziesz się obżerać. Jedz zdrowo, z głową, dużo wody, dużo białka, dużo warzyw, owoców i mało wysoko przetworzonej żywności, czyli ogranicz jakieś fast foody, chipsy, frytki, słodycze, ogranicz to i postaraj się jeść po prostu zdrowo. Jeśli właśnie jesteśmy już przy tej diecie, to mówiąc o białku, zadbaj o to białko. Białko fajnie zaspokaja Twoją sytość, więc jeśli będziesz gdzieś tam jadła zgodnie z sygnałami sytości i głodu, które podaje Ci Twój organizm, to jedząc duże ilości białka, oczywiście w połączeniu z innymi makroskładnikami, nie będziesz czuła tak często potrzeby sięgania po kolejne posiłki, więc będzie to takie fajne ułatwienie dla Ciebie w tym odchudzaniu. Zadbaj o to, żeby pojawiało się dużo nabiału, fajnie działa nabiał fermentowany, czyli jakieś kefiry, jogurty, to są fajne produkty, które warto jest wkomponować w swoją dietę. Zadbaj o to, żeby pojawiało się mięso i ryby, ale nie jakoś bardzo często. Ja na przykład lubię stawiać na roślinne źródła białka, czyli jakieś tofu, strączki, tak, żeby było więcej właśnie takich roślin, które też fajnie, dobrze wpływają na mikroflorę jelitową. Też po ciąży z Arielem bardzo mi się sprawdziła suplementacja odżywki białkowej. Robiłam sobie na przykład jakieś koktajle białkowe na śniadanie czy po treningu. To był dla mnie taki fajny, szybki posiłek. Raz na jakieś 2 dni, raz na jakieś 3 dni. Fajnie od czasu sobie coś takiego wprowadzić. Zadbaj o to białko, żeby na pewno pojawiło się do każdego Twojego posiłku, żeby się po prostu nasycić i żeby budować fajnie tkankę mięśniową, która też fajnie wpłynie na budowanie Twojego ciałka. Kolejna taka wskazówka, która mi bardzo ułatwiła życie, to właśnie są te koktajle. Zawsze starałam się dbać o to, żeby wypijać takie koktajle. One były szybkim posiłkiem do przygotowania, bo wiecie, wystarczy wrzucić jakiś ulubiony owoc, jakieś ulubione orzechy, czy masło orzechowe, napój roślinny, czy jogurt do blendera i sobie to wszystko zmiksować. Koktajle to jest też fajny sposób na przemycenie warzyw i owoców do swojej diety, tak żeby było ich trochę więcej w ciągu dnia, więc koktajle bardzo mi ratowały życie, bardzo lubię pić te koktajle jeszcze w ciąży, potem właśnie po porodzie. To był taki fajny, szybki posiłek, kiedy już dziecko było ze mną i było mniej tego czasu na przygotowanie sobie posiłku, ale też przełożyłam później ten nawyk sobie nawet na późniejsze życie, czyli jak już wróciłam do pracy, czy właśnie miałam mniej czasu, to też te koktajle się fajnie sprawdzały jako taki posiłek w drogę, bo wiecie, wystarczy tylko zblendować, przelać sobie do shakera, do jakiegoś pojemnika i zabrać to ze sobą w drogę, więc to jest też bardzo fajne. Kolejny aspekt to właśnie zadbanie o takie odżywienie swojego organizmu pod kątem witamin i minerałów. I tutaj bardzo ważne warzywa i owoce oraz orzechy i nasiona.
postaraj się, żeby one się pojawiły na pewno w ciągu całego dnia u Ciebie. Warzywo i lub owoc do każdego posiłku, czyli na przykład ten koktajl, o którym wspominałam, fajnie jest sobie tutaj dodać jakieś warzywa, na przykład liściaste, na przykład szpinak, jakiś owoc, na przykład jabłko. Fajnie jest zadbać o to, żeby do obiadu była zawsze jakaś surówka, czy jakieś gotowane na parze warzywa, lub jakieś fajne risotto, na przykład z tofu i z brokułami, czy coś takiego. Coś takiego, co będzie dla Ciebie łatwe do przemycenia, znajdź swoje ulubione warzywa. I tak samo orzechy i nasiona, które też będą dla Ciebie właśnie źródłem tych witamin i minerałów, które też fajnie wpłyną na Twój organizm, ale też będą źródłem zdrowych tłuszczy, zdrowych kwasów tłuszczowych, które fajnie wpłyną na Twoje włosy, na Twoją cerę, na funkcjonowanie Twojego mózgu, na funkcjonowanie Twojego serca i też to pozwoli Ci zregenerować swój organizm. Jeśli chodzi o słodycze, o cukier, cukier taki rafinowany, czyli biały, nie chodzi mi tutaj o cukry z owoców, tylko o takie cukry właśnie wysoko przetworzone, warto jest to ograniczyć, to będzie dla Ciebie bardzo duże zdecydowanie ułatwienie w odchudzaniu, żeby to ograniczyć. Ja nie jestem zwolenniczką wykluczania w 100% słodyczy ze swojej diety, bo uważam, że dieta 80-20, czyli 80% takie zdrowe odżywianie i 20% takie mniej zdrowe odżywianie, takie odżywianie rekreacyjne, to jest bardzo fajna zasada, która pozwala zachować zdrową głowę w tym zdrowym stylu życia. Natomiast zawsze staraj się na przykład w przeciągu tygodnia czy w przeciągu całego dnia jeść więcej takich nisko przetworzonych, naturalnych produktów i od czasu do czasu sięgnij sobie po coś słodkiego. To może być na przykład gorzka czekolada, to może być na przykład ulubiony batonik, na przykład Knoppers, czy jakieś lody na spacerze rodzinnym w niedzielę, ale staraj się właśnie ograniczać te słodycze i w zamian tego zastąp sobie te słodycze czymś innym, jakimś słodkim zamiennikiem. To mogą być jakieś domowe kuleczki mocy, jakieś owsiano-czekoladowe, jakieś suszone owoce, albo suszone owoce w połączeniu z orzeszkami, albo ogólnie na przykład owoce z masłem orzechowym i z cynamonem, dla mnie to jest bardzo fajny posiłek, albo jakieś koktajle owocowe. Fajnie też się sprawdzają u mnie takie smakowe herbaty, bardzo je lubię, jeśli mam ochotę na coś słodkiego, a wiem, że nie jestem głodna, to po pierwsze piję wodę, ale bardzo też się sprawdza picie takich owocowych herbat, czyli czasami jest to jakaś mięta z dodatkiem pomarańczy, albo melisa z dodatkiem pomarańczy, albo ogólnie jakaś herbatka malinowa. To są też takie fajne wskazówki, które ułatwią Ci wykluczenie słodyczy ze swojej diety, więc warto jest je zastosować. Ale tak, niestety mamy w dzisiejszych czasach problem zawsze z tym cukrem, z tymi słodyczami. Ludzie bardzo często lubią sięgać po te słodycze, a to wcale nie jest dobry nawyk. Kolejny punkt, czyli suplementacja. Ja zawsze uważam, że suplementację dobieramy indywidualnie, ale uważam, że po ciąży, po porodzie, po połogu warto wdrożyć probiotyki do swojej suplementacji. Warto zdecydowanie wdrożyć witaminę D, magnez i na przykład jakieś kwasy tłuszczowe omega-3. To może być olej wątroby dorsza, albo właśnie taki kompleks kwasów tłuszczowych omega-3, albo olej lniany tłoczony na zimno. Fajnie jest to wprowadzić do swojej suplementacji, tak żeby odżywić ten organizm, żeby wprawić go w prawidłowe funkcjonowanie, tak żeby ułatwić sobie to odchudzanie i czuć się przy tym wszystkim dobrze, bo to też jest ważne. I jeszcze ostatni punkt, czyli stres. Jeśli się stresujemy za dużo, to odchudzanie prawdopodobnie nam nie wyjdzie, bo kortyzol będzie na wysokim poziomie, będą problemy z metabolizmem, z przemianą materii i też będą problemy tego typu, że będziemy zajadać na przykład swój stres, więc zadbaj o ten stres, zadbaj o to, żeby się relaksować, wprowadź sobie jakieś medytacje, właśnie te spacery, tą aktywność fizyczną, jedz jedzenie, które lubisz, które sprawia Ci przyjemność, czyli wybieraj zdrowe jedzenie, ale takie smaczne, takie, które daje Ci radość z tego jedzenia. Daj sobie czas na regenerację po porodzie, nie rób sobie spiny, że musisz zrobić wszystko tu i teraz, poproś swojego partnera o pomoc i wychilluj trochę jako mama, bo nie musisz być cały czas spięta, wszystko nie musi być cały czas na tip-top. Odpuść to sprzątanie całej chaty, odpuść to składanie prania czy prasowanie prania, to może poczekać, a Ty daj sobie też trochę czasu dla siebie, na przykład na poczytanie właśnie ulubionej książki, obejrzenie serialu czy inne z tych rzeczy, które powiedziałam wcześniej. Mam nadzieję, że te wskazówki Tobie pomogą wrócić do formy po ciąży i po połogu. Mi wcześniej pomogły i jak już teraz dojdę do siebie, też będę z nich korzystała, więc mam nadzieję, że damy radę, trzymam za Ciebie kciuki i dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, na razie, pa!